Namaste, moi kochani. Bardzo miło powitać Was na dzisiejszym spotkaniu. Dzisiaj tylko w kilku słowach chciałabym Wam o czymś opowiedzieć. W ostatnich dniach pojawiło się bardzo wiele pytań, które dotyczą magii luster, czyli jak można wykorzystać lustro w praktykach magicznych i jak można pewne rzeczy rozumieć. Wy pamiętacie z mojej książki Kurs Magii 3, ja omawiałam tam zagadnienie jasnowidzenia przy pomocy lustra i chciałabym tutaj również pewne rzeczy Wam wyjaśnić, a mianowicie, jeżeli stosujemy technikę lustra, które sobie wyobrażamy w cudzysłowiu, czyli to lustro fizyczne nie istnieje, a służy nam tylko ono i wyłącznie do obrony, do ochrony na zasadzie wyobrażenia, to jest to coś zupełnie innego niż temat, który w tej chwili poruszam. Dobrze, żebyśmy się dobrze rozumieli. Czyli jeżeli znacie mój film, w którym omawiam Wam, jak ktoś wysyła nam złe energie i my tworzymy lustro i to lustro odbija je z powrotem, to jest coś zupełnie innego. Natomiast dzisiaj rozmawiamy o fizycznym lustrze, czyli lustrze, które trzymamy w dłoni lub przed nim siedzimy. Moi drodzy, tutaj warto zapoznać się ze wszystkimi baśniami i legendami, w których występuje lustro. Zwróćcie uwagę na bajki, w których ktoś stoi przed lustrem i rozmawia z lustrem, w których pojawia się to przesłanie lustra. To jest bardzo, bardzo ważne. W bajkach jest ukryte mnóstwo informacji z zakresu magii z dwóch powodów. Przede wszystkim, że magia przez wieki była w cudzysłowie zakazana i groziła za nią kara śmierci, ale również przez to, że większość pisarzy, tych pisarzy ze starszych epok, należała do różnych lóż, różnych ugrupowań i miała dostęp do tej wiedzy i przekazała ją w formie baśni. Moi drodzy, i teraz tak, tutaj jako tło do tego słuchowiska posłuży mi zdjęcie, w którym piękna dziewczyna widzi się w lustrze i widzi tam zupełnie inne odbicie. I można to rozumieć również odwrotnie, że ta stara, brzydka kobieta widzi się w lustrze i widzi piękną dziewczynę. Zwróćcie na to uwagę, lustro ma bardzo, bardzo głębokie znaczenie. Jeżeli ktoś mówi do Was i odbija się w lustrze, należy każde słowo, które powiedział, rozumieć odwrotnie. Czyli jeżeli ktoś siedzi przed lustrem i mówi do Was, że pracuje z aniołami, to pracuje z demonami. Jeżeli ktoś siedzi przed lustrem i mówi do Was, a Wy widzicie to odbicie w lustrze, i mówi do Was, że działa dla dobra, to znaczy, że trzeba to zrozumieć odwrotnie, ponieważ lustro jest bardzo, bardzo ważne. To jest jedno z zagadnień magii, które jest najbardziej tajemnicze, najbardziej zagadkowe i najbardziej niebezpieczne. Ponieważ lustra, magia luster jest bardzo blisko związana z demonologią, bardzo jest blisko związana z mrokiem. Dlaczego tak jest? Ponieważ przy pomocy luster można rozmawiać z diabłem, nazwijmy to tak w cudzysłowie. Można rozmawiać z demonami, można rozmawiać ze zmarłymi. Natomiast z aniołami światła, tymi prawdziwymi aniołami światła, nie rozmawia się przy pomocy luster. To jest bardzo ważne. Lustra mają niezwykłe znaczenie i nie na darmo w historii było tak, że mniej więcej w XVII wieku, jeżeli ktoś korzystał z magii luster lub jeżeli ktoś widział, że ktoś korzysta z magii luster, to za to groziła kara śmierci. I to nie jest żart, tylko to jest prawda, ponieważ jeżeli ktoś nie ma doświadczenia i ktoś sobie tylko tak eksperymentuje i przeczytał gdzieś dwa artykuły w internecie i zaczyna praktykować magię luster lub wciąga do swojego życia, do swojej praktyki lustra i w pewien sposób z nimi próbuje
pracować, a nie ma o tym pojęcia, to bardzo szybko zostanie opanowany przez siłę mroku, czyli tą siłę niskich wibracji, siły nazywamy je po prostu demoniczne i może sobie nawet nie zdawać z tego sprawy. Nie na darmo jest tak, moi drodzy, że gdy spojrzymy w lustro pomiędzy godziną 11 a 12 w nocy, to bardzo często w lustrze widzimy inne oblicze. Widzimy obok naszego oblicza oblicze jakieś bardzo takie dziwne, na pewno nieładne, czyli oblicze, nazwijmy to, demoniczne lub ukaże nam się osoba zmarła i tak dalej. To jest naprawdę bardzo trudny temat i bardzo, bardzo ciężki temat. Dlatego, jeżeli, jeszcze raz odpowiadając na Wasze pytania, jeżeli ktoś wykorzystuje lustra, pracując z Wami, należy bardzo uważać. Bardzo często jest to związane z czarną magią, z ciemną magią, z hipnozą, z okłamywaniem, czyli gdy ktoś mówi do Was, a pokazuje się w lustrze, zawsze należy rozumieć to odwrotnie, czyli wszystko, co on powiedział, w odwrotnym znaczeniu. I to wszystko, co chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, moi kochani. Chciałabym zapowiedzieć Wam, że ten temat omówię w czerwcu bardzo, bardzo dokładnie w ramach naszej wspólnoty dla Matki Ziemi. Będzie cały długi wykład o magii luster, ponieważ tych pytań jest bardzo, bardzo dużo i nie jestem w stanie na nie tutaj odpowiedzieć w tych kilku słowach. Dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkania. I chciałabym Was uspokoić jeszcze raz. Tutaj nie ma się czego bać. Trzeba po prostu o pewnych rzeczach wiedzieć, aby je dobrze rozumieć. Wasza Maria Bukarti.